Hej, mam na imię Paweł, a to jest mój kanał I am Aspie Man. Na początku tego roku zdiagnozowano u mnie zespół Aspergera i właśnie o tym chciałbym porozmawiać. Gotowi? Zaczynajmy! Po pierwsze, trzeba to jasno podkreślić, że zespół Aspergera nie jest chorobą. A czym jest? Jest to całościowe zaburzenie mieszczące się w spektrum autyzmu, nazywane inaczej autyzmem wysokofunkcjonującym. Poza wszelkimi definicjami, jakie będziecie mogli znaleźć na forach internetowych, Wikipedii czy Facebooku, nie znajdziecie dwóch takich samych osób w spektrum. Jednakże łączy ich sześć wspólnych cech, które określają kryteria diagnostyczne. 1. Zaburzenia społeczne. Z powodu stylu życia i zainteresowań osoby z spektrum uważane są za ekscentryczne. Są to postacie wycofane, borykające się ze zrozumieniem zasad społecznych. Niestety w czasie spotkań towarzyskich nie potrafią się odnaleźć, co prowadzi ich do zepchnięcia na margines społeczeństwa. Gdy mają wybór, działają sami, unikając pracy w grupie. I to właśnie popkultura w ostatnim czasie umieściła na ekranach telewizyjnych obraz nerda, siedzącego w zaciszu pokoju, który rozwiązuje bolączki doczesnego świata. Lecz dzisiaj ominiemy temat show biznesu i zespołu Aspergera. Zrobię o tym osobny odcinek. 2. Zaburzenie mowy i języka. Od najmłodszych lat dziecko zaczyna posługiwać się językiem podręcznikowym, przypominając małego profesora. Interesując się konkretną dziedziną, z łatwością potrafi wymienić nazwy roślin lub prehistorycznych gadów. Trudności jednak pojawiają się w komunikacji z rówieśnikami. Młodsze osoby z tym zaburzeniem starają się skopiować bezskutecznie zachowanie innych dzieci, nie pojmując istoty odrzucenia. Pojawia się również szereg zaburzeń mowy, jak na przykład niewłaściwa intonacja głosu, jąkanie czy połykanie głosek. Warto jeszcze w tym wszystkim wymienić echolalię, czyli powtarzanie słów lub zwrotów wypowiedzianych przez inne osoby, bądź powtarzanie całych zdań, na przykład zasłyszanych z telewizyjnych reklam. Trzeba też jasno podkreślić, że osoby w spektrum potrafią przeżywać emocje takie jak radość czy smutek. Problem pojawia się przy złożonych sytuacjach społecznych, kiedy dochodzi do niezrozumienia metafor lub przenośni, sarkazmu czy żartu. Osoba autystyczna przeważnie bierze wszystko dosłownie i z czasem dopiero się uczy na własnych błędach, jak reagować i jak dostosować się do sytuacji. 3. Obsesyjne zainteresowania. Osoby w spektrum mają nietypowe fiksacje na punkcie jednego lub dwóch tematów. Przeważnie zdobyta wiedza wykracza poza poznanie akademickie, czyniąc ich ekspertami w owych dziedzinach. Skupiają się na detalach, dlatego świetnie odnajdują naturę problemu. Wśród osób z zespołem Aspergera znajdziemy postacie uzdolnione w dziedzinach ścisłych czy humanistycznych. Dla przykładu zdarzają się miłośnicy pociągów, mangi, Harry'ego Pottera, koparek, dinozaurów, historii czy osoby uzdolnione lingwistycznie i wiele, wiele innych. W samotności znajdują czas na pogłębianie wiedzy na temat swoich zainteresowań, czasami odnajdując w internecie grupy dyskusyjne podzielające ich obsesyjne zainteresowania. 4. Rutyny. Bezpieczne otoczenie czterech kątów oraz przyzwyczajenia do rutynowych zachowań doprowadza do trudności w zaakceptowaniu zmian, gdyż osobom z zespołem Aspergera bardzo trudno przekracza się strefę komfortu. Potrafią spożywać miesiącami to samo na śniadanie czy wypijać filiżankę kawy o określonej porze. Tworzą poukładany świat, który działa niezawodnie niczym szwajcarski zegarek. 5. Trudności w komunikacji niewerbalnej. Osoby w spektrum bywają zdystansowane przy kontaktach fizycznych i mało empatyczne. Mają problemy z utrzymaniem kontaktu wzrokowego. Zarzucane jest im, że są niewystarczająco skupieni na drugim człowieku.
Nie potrafią odczytywać komunikatu z twarzy swojego rozmówcy, a na ich twarzach pojawiają się skąpe ekspresje. 6. Niezdarne poruszanie się. Czasami zdarza się, że osoby autystyczne poruszają się, że tak powiem, niestabilnie. Lekcje WF-u nie są ich mocną stroną. Do drużyny wybierani są jako ostatni, często wyśmiewani przez rówieśników. Jeżeli mogę powiedzieć coś od siebie, w domu zdarza mi się poruszać na palcach u nóg, gdyż sprawia mi to przyjemność. Będąc na plaży czy w gościnie u innych ludzi, zapominam się i poruszam się w ten sposób, wzbudzając zdziwienie u innych osób. Przy zaburzeniach ruchowych nie w sposób pominąć stereotypie, inaczej mówiąc popularnie stimy, ale o tym wspomnę na łamach następnego odcinka. Dziękuję za oglądnięcie mojego pierwszego odcinka na YouTubie. Z uwagi na to, że jestem wielkim fanem Star Treka, powiem tylko jedno na koniec. Żyjcie długo i szczęśliwie.